Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. W tych ostatnich dniach jesteśmy świadkami odwiedzin Bożych posłańców. To dzisiejsze opowiadanie jest również swoistym zwiastowaniem. Po Józefie, Zachariaszu i Maryi czas na Elżbietę. Do świętej Elżbiety wprawdzie nie przychodzi anioł Gabriel, ale sam Chrystus Pan, zamknięty jeszcze w łonie swojej matki Maryi, jak w mistycznym tabernakulum. Na ten widok Elżbieta, napełniona Duchem Świętym, wydaje z siebie radosny okrzyk, a Jan radośnie podskakuje w jej łonie. Kiedy Maryja zgadza się na wolę Bożą, cuda dzieją się w jej życiu, nie tylko pod jej sercem, ale także w każdym domu, którego próg ona przekracza. Maryja sama staje się aniołem, posłańcem Boga i teraz Jego samego niesie wszędzie, także do naszych domów. Przyjmijmy Maryję, tak jak uczyniła to święta Elżbieta. Pozwólmy, aby nasze domy napełniły się radością i pokojem. To jest prawdziwy sens Bożego Narodzenia, aby Emanuel był rzeczywiście Bogiem między nami. Zaprośmy Maryję, Matkę Syna Bożego, do naszych domów. Niech ta, która jest błogosławiona między niewiastami, napełnia nasze domy tym samym Bożym błogosławieństwem, które stało się w pierwszym rzędzie jej udziałem.